Epidemie, wojny, głód. Postęp naszej cywilizacji technicznie powoduje braki takich podstawowych ludzkich potrzeb, jak jedzenie i woda. To przedłużające się konflikty wojenne w krajach Afryki i Azji Południowo-Wschodniej kiedyś wywoływały krytyczny niedobór zbóż, a miliony ludzi znalazły się niemal na granicy głodu. Doprowadziło to do utworzenia magazynu nasion w górach norweskiej wyspy Svalbard, znanej również jako Spitsbergen, w 2006 roku. Światowego Banku Nasion Svalbard, zwanego czasem Skarbcem Dnia Sądu Ostatecznego. Wyposażony w podwójne drzwi z ochroną przeciwwybuchową, dwie hermetyczne przedsionki i ściany z żelbetonu, uważany jest za największy i najbezpieczniejszy spośród wszystkich podobnych światowych skarbców i ma na celu przechowywanie 4,5 miliona pozycji nasion. Ale tylko kraj, który je tam umieścił, może je otrzymać.